Kiedy dorastałem jako młody człowiek, profesor Kotarbiński był chyba największym autorytetem intelektualnym w Polsce. To była postać, którą czasem bardzo rzadko się widziało w telewizji, na żywo nigdy go nie widziałem, ale to każdy wiedział, kim jest profesor Kotarbiński. To była postać, no tak jak powiedziałem, największy intelektualista w Polsce, największy autorytet moralny. I otrzymanie dzisiaj nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego, no jest rzeczą naprawdę trudną do wyobrażenia. Jak wielki to jest zaszczyt, jak wielkie to jest święto dla mnie i jakoś spełnienie w pewnym sensie, nagrodzenie i tej książki, mam takie poczucie, że tych poprzednich, które pisałem, w gruncie rzeczy one wszystkie dotyczą tego samego, to znaczy postaw Polaków, polskiej inteligencji w czasach PRL-u przede wszystkim i ludzi, którzy zachowują swoją godność, zachowują uczciwość w takim głębokim sensie tego słowa i przez mądrość również dążą do poszerzenia granic wolności i odzyskania tej wolności przez Polskę. Nagroda zyskuje coraz większą rangę. I tutaj nie chodzi nawet o liczbę prac, jakie wpływają, bo co roku jest ich więcej. W tym roku wpłynęło 71 książek, które były ocenione przez kapitułę. Profesor Kotarbiński też do takich właśnie osób należał. Kiedyś o nim pisałem w swojej pierwszej książce sprzed wielu lat o opozycji politycznej w Polsce, cytując jego niektóre wypowiedzi. Także mam poczucie ogromnego wzruszenia, ale też i tego, że być może ta nagroda pozwala spojrzeć na tych ludzi, na te generacje, na ich dokonania, bo często są oni dzisiaj zapomniani, a bywa, że są zniesławiani i pozwoli, że tak powiem, docenić tych ludzi, ich dzieło życia i tą epokę, do której trzeba się było sprawdzić po prostu. Bo różne są sytuacje i różne są epoki, w każdej się trzeba sprawdzić. Te same wartości. Uczciwość intelektualna, uczciwość osobista, pewnego rodzaju, może niezłomność to za dużo powiedziane, ale zdolność, że tak powiem, do sprzeciwu wobec rzeczy niegodnych. Wczoraj po spotkaniu z nominowanymi, po długiej, bardzo ciekawej dyskusji, potem odbyła się już dyskusja w mniejszym gronie, w gronie kapituły, i wskazanie laureata, pana profesora Andrzeja Friszkę. Dla Uniwersytetu Łódzkiego, myślę, że dla całej społeczności akademickiej jest to ważny dzień, ten listopadowy dzień. Powołując tę nagrodę, chcieliśmy pokazać, że polska humanistyka, w polskiej humanistyce powstają naprawdę dzieła wybitne, dzieła zasługujące na promocję, dzieła, które powinny być przedmiotem analizy nie tylko specjalistów, to oczywiste, bo to są prace naukowe, ale powinny mieć szerszy oddźwięk, autorzy tych dzieł powinni mieć też głos w szerszym dyskursie społecznym. W tym roku proszę zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie prace, jakie zostały nominowane, mają taki szerszy kontekst społeczny. Już nie mówię o panu profesorze, pan profesor tutaj to pięknie przedstawił, ale inne książki, inne publikacje też tym się charakteryzują i na to kapituła zwróciła uwagę. Ja zresztą starałem się w tym swoim
krótkim wystąpieniu też na to zwrócić uwagę.